Jesteś po tym najcięższym, jak mówisz, okresie przygotowań, w oczekiwaniu na to, kiedy można będzie puścić mięśnie w ruch już o stawkę. To jest ten moment oczekiwania, który lubisz, czy raczej chcesz, żeby upłynął jak najszybciej? Początek sezonu nie jest dla mnie zazwyczaj zbyt szczęśliwy. Chwilę się muszę zawsze rozkręcać, więc nie jest też ulubioną częścią sezonu, ale jak wszystko musi minąć i po prostu trzeba go przeżyć. Mówisz od dłuższego już czasu, że Soczi to będzie najważniejszy moment twojej kariery, taki upatrzony. Pamiętasz ten moment, kiedy się dowiedziałeś, że to będzie właśnie Soczi, te 7 lat temu? Pamiętam, że bardzo się ucieszyłam z tego powodu, że to będzie akurat to miejsce w Rosji. Ale czy najważniejszy? Po prostu myślałam, że moje umiejętności będą w tym momencie, w tym wieku na najwyższym poziomie. A parę już tych dużych imprez było, więc na pewno nie będę robić teraz, która jest ważniejsza, która mniej. To można powiedzieć, że jakby te przygotowania do Soczi i te 7 lat, no to jest też twoje 7 najtłustszych, prawda? Choć akurat wybór wypadł w tym momencie, kiedy można powiedzieć, byłaś w takim poobijana po sezonie, bardzo pechowym. Tak. Wtedy był okres patowy troszeczkę, no ale następne 6 lat było bardzo mocne, praktycznie wszystkie moje najlepsze wyniki. No bardzo się cieszę, że przez tyle lat mogłam być na tak wysokim poziomie i mam nadzieję, że to wszystko, co zebrałam przez te lata, te wzloty i te upadki, że to wszystko zaprocentuje na trasach w Soczi. Jak widzisz te swoje letnie przygotowania? Czy jesteś zadowolona z tego, co się udało zrobić? Były lepsze momenty podczas nich, były gorsze? Tak, było tak jakby po sinusoidzie troszeczkę. Było bardzo fajnie, były momenty, które napawały wielkim optymizmem, ale były też okresy bardziej patowe. Czy jestem zadowolona? Nigdy nie jestem, nigdy nie byłam takim zawodnikiem, który przychodzi na konferencję przed rozpoczęciem Pucharu Świata i mówi, że jest super i w ogóle i będę najmocniejsza. Nigdy tak nie robiłam i tak nie będę robić, bo mam za dużo pokory w sobie i za dużo szacunku do tego, co zrobiły moje rywalki, które na pewno nie spały w tym czasie. Więc ja jestem gotowa, ale jestem pewna, że moje rywalki są bardziej gotowe niż były rok temu. Było w tobie w pewnym momencie trochę takiej rezygnacji, tak? Że to moje spotkania ze ścianą, że co ja poradzę, a teraz jak jest? Nie, to nie była rezygnacja. Ja jestem i w życiu, i w sporcie wojownikiem, więc złe słowo rezygnacja. Po prostu też jestem, zwłaszcza w sporcie, mocno rozsądkową osobą. Wiem, na co mnie stać, a na co mnie nie stać. Po tym okresie Oslo, bo to był ten rok, w którym oprócz Tour de Ski nie byłam w stanie nic wygrać. Po tym okresie stwierdziłam, że trzeba iść w jakąś specjalizację. To był klasyk i klasyk, mimo że nie zakończył się złotem w Val di Fiemme, okazał się tą drogą, którą powinnam iść na pewno i która dała mi wiele później zwycięstw w następnych 2-3 latach. Więc no cóż, dalej tym klasykiem, mam nadzieję, będę dobrze biegać, rezygnacji żadnej we mnie nie ma, ale też jest po prostu rutynowana zawodniczka, która już widziała tyle w życiu, że ciężko ją czymś zaskoczyć i na pewno nie będzie tutaj wygadywała jakichś hura optymistycznych propagandy jakiejś. Ale jako ta specjalistka z wyborów klasyku, w takim razie ten najjaśniejszy punkt sezonu widzisz tego dnia w Soczi, kiedy jest 10 km klasykiem? Byłam rok temu, niecały, ale to będzie rok, na próbie przedolimpijskiej, na której pogoda po prostu nieziemsko wariowała, więc ja się starałam przygotować, jak dałam rady najlepiej. Jeszcze mam 3 miesiące na to, żeby to poprawić. Ale sprzęt w naszym wypadku będzie odgrywał wielką rolę, więc nie mam jasnej aureory nad dniem, kiedy będzie 10 km klasykiem. Chcę pobiegać dobrze cały sezon, choć oczywiście igrzyska mają być najważniejszym akcentem.